Totalna schizofrenia. Wojna kabelkowa. Wojna mikrofonowa. A całość tylko po to, żeby zanotować inny objaw schizofrenii. Ponieważ przed 4 minutami patrzyłem w niebo o świcie i właśnie nie znam przyczyny tej obserwacji, tego co zauważyłem. Pewnie właśnie jakieś zmiany w środkowym układzie nerwowym. Spostrzegłem bardzo wysoko, na poziomie niskiego, znaczy dolnej, tak zwanej podstawy chmur, podstawy tych chmur, które się znajdują na wysokości 3-4 km. Nie będę teraz sobie przypominał nazwy, bo zaraz bym mógł wymyślić, ale chciałem powiedzieć o tym, co zobaczyłem. Na podstawie tych chmur zobaczyłem maczek przemieszczających się ptaków. Ptaki leciały na południe, mimo że jest wiosna. W związku z tym to jakieś takie ptaki musiałyby być, które wiosny nie lubią spędzać w zimnych rejonach. Coś mi się tutaj wszystko nie kalkuluje, ale zobaczę, czy później też będę widział ten maczek, bo może to jakieś, że tak powiem, przewidzenie wzrokowe. Ale tak mi się wydawało, że po prostu możliwe jest, że ptaki przemieszczają się nie tylko na tym widzialnym poziomie, ale też o tych porach i na takiej wysokości, że nie jesteśmy w stanie ich dostrzec w trakcie tego przelotu. Bo albo jest za ciemno, albo jest za wysoko. No i to jest właśnie, są takie obszary na Ziemi, które nie podlegają obserwacji ludzkiej ze względów, że tak powiem, takich naturalnych. Nie ma kto obserwować, nie ma kiedy obserwować, nie ma narzędzi do obserwacji. Ludzie patrzą w gwiazdy, a nie widzą ptaków, które lecą niżej, ale je trudniej zauważyć niż jasno świecące gwiazdy. No i to nic więcej do gadania nie ma, oprócz tego jeszcze, że chciałem poszukać w internecie takiej piosenki, którą zapamiętałem z wczesnych lat, ponieważ nie mogę niestety zeskanować wielu zdjęć, które chciałbym i które mam w pamięci, które mam i chciałbym i mam je w pamięci i mam je na półce, tylko że nie jestem w stanie ich zeskanować, wyszukać nawet. To jak gdyby jest problem taki, że jak jest jedno pudełko z wieloma zdjęciami i dwa koty, no to w tym momencie jak się wyciąga część zdjęć do przejrzenia i potem chce się odłożyć do takiej części, która już jest przejrzana, to niestety po tej części przejrzanej buszują koty i mają niezłą zabawę, więc jest tam taka sprawa, żeby te zdjęcia oglądane, przeglądane aktualnie i jeszcze nie schowane, żeby się do nich koty nie dobierały. I odnośnie tego, co mówiłem, że chciałbym poszukać, to chciałbym poszukać w pamięci, mam taką melodię, czy tytuł melodii, która się nazywa Poluszko Pole. No oprócz tego, że jeszcze, oprócz tego mam taką piosenkę, której poszukam, My Pony, My Rifle and Me. Takie dwie płyty miałem w młodości i słuchałem ich często. Chciałbym teraz usłyszeć jeszcze raz ten sam dźwięk. Ciekawe, czy mi się uda go znaleźć. A oprócz tego jeszcze z dźwiękowych perełek, to takie słuchowisko było o głowie Harego. Tytuł był Głowa Harego. Nie będę przypomnę sobie teraz wykonawcy znanego.
i to słuchowisko opowiadało o człowieku, którym wszczepiono zamiast kompleksu, który miał spowodować, że będzie genialny, wszczepiono mu ziarnko piasku i to ziarnko piasku urosło w jego mózgu na perłę. I w związku z tym ta perła tak, że tak powiem, nabrała wartości, że jego głowa zaczęła być cenna w związku ze swoją zawartością i w związku z tym, że po jego śmierci z tej głowy wydobędzie się tą perłę. No i będzie można, że tak powiem, nią jakoś gromadzić majątek z tej perły, w postaci tej perły. No i tam, że tak powiem, w tym momencie, kiedy jego głowa trafiła na giełdę, no to już, że tak powiem, było. No, nie, właśnie chciałbym posłuchać tego jeszcze raz, ale mam na tym dysku, który jest odłączony, jak tylko mi się go uda dołączyć z powrotem. Postaram się go poszukać, być może poszukam go również w internecie po prostu, bo być może to słuchowisko jest nie obciążone setką reklam i tysiącem rejestrowań, więc może mi się uda go wysłuchać. No i to na razie tyle będzie.